pewnością nieraz zetknęliście się z tym, że niektóre leki należy przyjmować na pusty żołądek i popijać wyłącznie wodą, inne z kolei należy przyjmować podczas jedzenia. Ale czy zastanawialiście się dlaczego? Substancje zawarte w lekach mogą wchodzić w interakcję ze składnikami pożywienia, a także napojów takich jak kawa, herbata czy nawet soki owocowe. W konsekwencji lek może zadziałać na nas słabiej albo wręcz przeciwnie. Jego działanie może być nasilone. W przypadku leków na poważne dolegliwości, takie jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, których dawka odgrywa ogromną rolę, może to doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Dlatego we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia przygotowaliśmy dla Was film, w którym rozmawiamy o tym, które pokarmy i napoje nigdy nie powinny być łączone z lekami. Bezpośredni link do odcinka znajdziecie w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Do zobaczenia!